To co, gotowy pan? Tak, tak. Skąd pan do nas przyjechał? Ja jestem Janek Złomianek. Złomianek? Złomianek. I pan będzie Jan Bigos, tak? Tak. Proszę pana, to jest show. Cała Polska pana ogląda. Gotowy? Gotowy. Tylko żeby było to U, to U. Będzie U. O, jest. O, jest U i po U będzie perkusja i pan wchodzi, tak? Chodź trochę, a potem je pan trochę. Bigos, tak? Tak. Gotowy. Choć trochę się boję, boję, to wartość swą znam. Wiem po co tu stoję, stoję, pokażę coś wam. Talentem swym olśnić chcę was. Kamery start! Bigos zjem do końca całą miskę. Na czas? Ciach, tak, na czas! Moja wielka szansa. I zaczyna jeść Bigos. Czy zje Bigos? Czy da radę zjeść Bigos na czas? Tego nie wiemy. Trafi do półfinału, jeśli zje cały Bigos, a pojedzie do Casablanki przygotować się do finału. Dopingujmy go! Moja wielka szansa. Nieważne co umiesz, umiesz. I czy mądre to, gdy nie chcesz tkwić w tłumie. Przyjdź do nas do show, yeah. Bo tutaj twej sławy czas i bukiety róż. Wygrałem! Bigos zjedzony już! Tak? Show to wielka szansa. Człowieku, będziesz sławny! Jak ty jesz Bigos, teraz będziesz jadł Bigos w każdym centrum handlowym. Będziesz jadł Bigos na czas, będziesz jadł Bigos na ilość. Tylko pamiętaj, nie wolno ci jeść Bigosu w innych programach. Jesteś wspaniały! To jest wielka szansa! Chciałbym wziąć udział w takim show, bo mam parcie na szkło i... Ale zaraz, zaraz. A ludzie mówią, że dawno mnie nie było w telewizji. Aha. A co pan potrafi? No. Ja wszystko, bo to mam pokazać wszystko. Wszystko? O, to może... Bardzo dobrze się składa, bo... Pan narysuje konia. Krzysztof Piasecki! Prosilibyśmy... Ale... Jaki, jaki? Normalny koń, no taki... Jak... Koniak! Koniak nie. Koniak to każdy głupi potrafi narysować. Koń. Właśnie, ja nie potrafię. I od tego zależy pański udział w naszym show. A ja już wziąłem udział. Nie to. Ale może pan wziąć jeszcze raz. Krzysztof Piasecki. Szukamy nowego kostsaka. Być może będzie nim właśnie Krzysztof Piasecki. Witamy państwa bardzo serdecznie. Góral. I Dżabar, czyli Marcin Wójcik. I Robert Górski. Kabaretowy klub dwójki. Moje uszanowanie. Dzisiaj odcinek poświęcony grom i zabawom. Spytaj się mnie, jaka jest moja ulubiona gra, bo wymyśliłem coś śmiesznego. Dobra. Jaka jest twoja ulubiona gra? Wstępna. Jeszcze coś o zabawie muszę wymyśleć. Ja w to nie gram, bo ja zawsze przegrywam. A grałeś kiedyś w liczby? Nigdy. To powiedz dowolną liczbę od 0 do 10. 4. 5. Wygrałem. Nie. Ale dam ci się potem odegrać. Super zabawa. Takie gry i takie zabawy będziemy omawiać podczas dzisiejszego odcinka, ale między innymi zobaczycie również państwo to. Na koniec będzie mała igraszka. 100 zł. Blondynka. Co? Nie, no, no nie, blondynka, no. Blondynka, no wszyscy się bawią. A to 200. Kto panią nominował? Pan. Jezuniu, kochany. A towarzyszy nam zespół, który grając bawi się. Zespół The Jobbers. To zaczynamy. Zaczynamy naprawdę z grubej rury. Przed nami premiera. Premiera filmu, który dotarł tutaj do nas przed chwilą. Ten film jest tak gorący, że człowiek, który go niósł, ma poparzenia trzeciego stopnia.
Mówisz o filmie Kabaretu Limo. Kabaret Limo, który kręci profesjonalne produkcje filmowe, tak. No, nie bójmy się nazwać tego po imieniu, przyniósł do nas swoje najnowsze dzieło. Tak. Te filmy potem funkcjonują w internecie, mają miliardy wejść. Oglądnięć, jest takie słowo? Jest. Obejrzeń, miliony obejrzeń, a pierwsze obejrzenie zawsze jest u nas. Tak samo jest i dzisiaj. Tak jest, zobaczmy, Kabaret Limo. Właśnie dzisiaj, według kalendarza Majów, ma nastąpić koniec świata. Wow. Spoko los, że to się nic nie wydarzy. Kesio, co ty robisz? Tylko w porze? Nie, panie prezydencie. Jeszcze nic nie wiemy. Pole magnetyczne wpływa na ludzki mózg. Generuje nadprzeciętną apoptozę biernych neuronów. Co? Ludzi zabija? Głupota. Ale panie pośle, ja panu nie przerywałem! Witam bardzo serdecznie na występie kabaretu. Proszę państwa, jeżeli ciało A działa na ciało B, przegapiłem ważny moment ukazania się dla... Jak myślisz, przeżyłbyś? Ach, cholera. Byłeś pierwszy, chciałem właśnie powiedzieć, że po 21 grudnia prawdopodobnie kluby będę prowadził sam. Co ty, nie? Dobra. Na pewno nie będzie aż tak źle. Przegląd prasy chcemy teraz zrobić i internetu. Zróbmy przegląd, to poszukaj czegoś w prasie. Ja przypomnę państwu naszej Hyperpower Super Loterii SMS-owej. Tak. Bo dzisiaj mamy arcytrudne pytanie. Czy Filip Jaślar gra na skrzypcach? Oglądałem ostatnio, przeglądałem jakąś kolorową prasę. I jest tutaj sesja pani Moniki Olejnik. Może powykażę, tak wygląda pani Monika Olejnik. Ja jej osobiście nie znam, ale zakładam, że jest to bardzo miła, sympatyczna i ładna osoba, ale też bez przesady, bo z tego zdjęcia wynika, że ona ma kłopoty z kupnem alkoholu w sklepie, musi pokazywać dowód. No tak. Ona wygląda na 16 lat. Dokładnie. Ludzie, puknijcie się w głowę. Chyba, że to jest jakaś stara gazeta. Kiedy jeszcze nie było Photoshopu. Wobec tego zacznijmy tak naprawdę nasz klub od mocnego uderzenia. Od gry zacznijmy. Od jakiej gry? Od gry na instrumencie. Aha, tak. Filip Jaślar tutaj zawitał do nas. To jest wyjątkowa sytuacja, bo ten człowiek razem z grupą Mozarta lata po całym świecie. Ostatnio występował w Bahrajnie. Ja nawet nie wiem do końca, gdzie to jest. Ledwo to wymawiam, a on tam gra. I chyba miał na szczęście niegroźną awarię samolotu, po drodze z Singapuru do Nowego Jorku, wylądował w Balicach. Spowodowało, że wylądował u nas, w Krakowie. I co więcej, jest u nas w klubie, Filip Jaślar. Akurat miał przy sobie skrzypce. Dobry wieczór państwu. Bardzo mi miło, dobry wieczór. Przyjechałem do państwa, żeby poprowadzić krótki wykład na temat muzyki klasycznej. Ja wiem, że to jest zła wiadomość. Ja wiem, ale jest też dobra wiadomość. Nie będę tego robił sam. Jest razem ze mną poranny głos programu Trzeciego Polskiego Radia. Marcin Łukawski.
Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, jest 6:00. Dobry wieczór Państwu. To on, to on! Ale wie Pan, co ja miałem taki sympatyczny dżingiel przy wejściu. Tak, ja bym chciał, żeby Pan też miał taki sympatyczny dżingiel. Aha. Gdyby był Pan łaskaw sam sobie zagrać. A no to naturalnie, oczywiście. Filip Jaśler. Bardzo proszę. Stop! Serdecznie dziękuję. Mam dla Pana pytanie. To będzie z kategorii społeczeństwa muzyka. Ile tak. czasu średnio każdy z nas poświęca na słuchanie muzyki klasycznej? Przeciętny Polak muzyki klasycznej co słucha co miesiąc, pół symfonii. 6 sekund. Dokładnie 6 sekund. Naukowcy to zbadali. Aha. To jest oficjalna informacja. Każdy z nas w miesiącu przez 6 sekund. Dobrze. To następne pytanie, proszę Pana, mam takie. Nie. Zagram Panu fragment muzyki. Nie może Pan grać. Dlaczego? Bo już Państwo posłuchali 6 sekund w tym miesiącu. Już Państwo nie mogą. Ale no to jest... To jest statystyka, to jest podstawa. To co? Zweryfikujemy Państwa wiedzę. Tak, dobrze? Tak. Ja bardzo przepraszam. Jeśli można... Ja bardzo Panią przepraszam. Jeśli Pani pozwoli, ja będę grał teraz tylko dla Pani. Poza statystykami, dobrze? Państwo nie słuchają, bo to Państwo kolejne 6 sekund. Bardzo proszę nie słuchać. To dla Pani w takim razie. Proszę Pani, ten utwór nosi tytuł Dla Elizy. I moje pytanie brzmi tak. Jak miała na imię kobieta, dla której Ludwig van Beethoven skomponował utwór Dla Elizy? Sekundkę, proszę teraz. Eliza. Jeszcze raz. Eliza. Proszę Pani, wspaniale. Panie redaktorze? Oczywiście to nieprawidłowa odpowiedź. Teresa. Teresa. Beethoven skomponował ten utwór dla Teresy Mulfatti von Rorermbach, córki wiedeńskiego lekarza, do którego uczęszczał chorowity Ludwika. Tytuł Dla Elizy nadał 55 lat później wydawca Ludwik Noll. Bardzo mi przykro, ale mam pytanie do Pana. Dobry wieczór Panu. Mam pytanie. Utwór Amerykanin w Paryżu. Proszę powiedzieć, w jakim mieście George Gershwin skomponował utwór Amerykanin w Paryżu? W Nowym Jorku. W Wiedniu. Bardzo mi przykro. Przepraszam Pana, ale takie są fakty, naprawdę. Dobrze. Czy ktoś jeszcze by chciał zweryfikować swoją... Czy jest na sali ktoś jeszcze, kto chciałby... Dobry wieczór! Ireneusz Krosny. Dobry wieczór. No ale, proszę mi powiedzieć, skąd taka kwaśna mima? Proszę się nie martwić, mamy takie pytania, że za nie mówi Pan z wrażenia. Proszę zadać pytanie, ja się Dobrze, przygubię. To będzie takie pytanie, no nie z muzyki klasycznej, ale z klasyki muzyki rozrywkowej. Proszę powiedzieć, z jakiego albumu pochodzi ten fragment? Dobrze, The Wall. Brawo. No, brawo, dobrze. Brawo. Ale nie satysfakcjonuje ta odpowiedź. Nie. To jest polska telewizja. Panie Irku, proszę podać ten tytuł po polsku. No i teraz dobrze, ściana. To jest dobrze. To jest tak, bardzo dobrze. To jest prawidłowa odpowiedź. Ja mam kolejne pytanie do Pana. Panie Irku, proszę mi powiedzieć, ile klawiszy ma fortepian? No proszę się nie obrażać. Aha. Rozumiem. Pomoc naukowa. Ile klawiszy ma fortepian? Tak. Bardzo dobrze. 88. Świetnie. Ale proszę mi powiedzieć, panie Irku, których klawiszy jest więcej, białych czy czarnych? Biały. Bardzo dobrze. Teraz będzie. A w klawesynie? Czarnych. Bardzo tak dobra jest. Odpowiedź. Świetna odpowiedź. Tak jest. Czy teraz jest to pytanie, o którym ja myślę? Tak. To jest najważniejsze pytanie. Panie Irku, mam takie pytanie. Proszę podać nazwisko niemieckiego kompozytora, podobnego do Marksa z urody. Nazwisko jednosylabowe na literę B. Ale wie Pan co? Mógłby Pan odpowiadać całym zdaniem. A więc?
Nie, Odrze, nie zaczynamy. Nie, nie, jeszcze raz. Nie zaczynamy zdania Odrze. Proszę jeszcze raz, panie Jezu, no. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Nie, Bach to nie jest prawidłowa odpowiedź. Proszę pana, niech pan jeszcze raz, dobrze? Bardzo proszę. Niemiecki kompozytor na B. Jedna sylaba. Pan na pewno wie. Nie Bach. O? Tak, to jest prawidłowa bardzo odpowiedź. Bardzo dobrze. Ale radziłbym zadbać o dykcję. Nie Bams, a Brahms. Brahms. Brahms, dobrze? Nie, nie, to proszę zostawić. Dla nas pytanie? Dla nas. No dobrze. Aha. No proste, Guns and Roses, to ja wiem. Nie? Nie? Dziewczyna. Ewelina Flinta. Tak? Dobrze pan zgadł. Bardzo dobrze. Drugie, dobra. Jeszcze? Mężczyzna czy kobieta? Aha, kobieta. Kobieta. Natalia Kukulska! No, nie, nie jest łatwo. Dobra. Można jeszcze raz poprosić? Nie, spokojnie, nie, nie, jeszcze raz. Jeszcze. Wojsko. Z ziemniak. Mhm. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia wojskowej piosenki. I ostatni raz, teraz już będę wiedział na pewno. Powolutku. Powoli. Kompania. Formacja. Formacja. Nieżywych. Schabu. Formacja nieżywych schabu, wiedzieliśmy. Dziękujemy państwu bardzo. Filip Jaszlar, Marcin Łukawski i Renariusz Krosny. Tak. A, słyszałeś, że średnio człowiek słucha w ciągu miesiąca, tak? W ciągu miesiąca. 6 sekund muzyki poważnej. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo tyle czasu zajmuje dobiegnięcie do radia. Dokładnie. No, Justyna Kowalczyk słucha 3 sekundy. No, no tak. Z oczywistych powodów, prawda? Proszę państwa, gry i zabawy. Czy oglądasz teleturnieje w telewizji? No rzadko, bo rzadko, ale zdarza się. No, trudno nie oglądać Familiady, bo to zawsze jest o tej porze, że człowiek je obiad i tak, a to włącz telewizor. O której by nie włączył, to jest Familiada. To jest Familiada. Kawał, rosół, Familiada, niedziela. Natomiast kiedyś ubawiło mnie, mój ulubiony taki teleturniej nazywał się kiedyś Piramida tam sukcesów, czy Piramida skojarzenia. Szczęścia. Jeszcze tak, wcześniej to się tak, nazywało tak, skojarzenia. Tak. I tam po prostu kiedyś umarłem ze śmiechu, bo siedziało dwóch zawodników naprzeciwko siebie, dostawali kategorię, w której musieli zgadywać rzeczowniki i jednemu się wyświetlał rzeczownik, obaj znali kategorię, a drugi musiał zgadnąć, co to za rzeczownik. Ten mógł go naprowadzać różnymi słowami na ten rzeczownik, ale nie mógł użyć tego rzeczownika. No i kategoria była sporty zimowe, czas start, pierwsze słowo i wyświetlił się wyraz bobsleje. No i ten jeden do drugiego mówi, w zimie takie z żaglem się leży do jeżdżenia po zamarzniętym jeziorze. A ten drugi mówi, bobsleje. I wygrali 12 tysięcy. Po prostu... Nieważne, jaką masz wiedzę, ważne, żebyś poszedł z partnerem, który jest na tym samym poziomie intelektu jak ty. Tak, tak. Tak. Mamy tutaj grupę, specjalny zespół kabaretowy, który przygotował swój specjalny teleturniej. Kabaret Chlynur. Da, da, da. Zdrastwujcie. Lewa strona, zdrastwujcie. Zdrastwujcie. Prawa strona, zdrastwujcie. Zdrastwujcie. Everybody, zdrastwujcie. Zdrastwujcie. Witam w teleturnieju Matoły. Ja się nazywam... Witam, witam, można. Ja się nazywam, moi drodzy, Rusek z Kawału i na haroszy początek budzie kawał. Otóż był sobie Polak, Rusek i Niemiec, no i oni spotykają diabła. I diabeł mówi do nich, kto wypije litra, tego przepuszczę. Polak wypił, poszedł spać. Niemiec wypił, poszedł żygać. A ja wypiłem i poszedłem się napić.
I moi drodzy, jestem tutaj z wami, żeby poprowadzić teleturniej Matoły, w którym witam moich kolegów z innych kawałów. Policjanta, blondynkę oraz sołtysa Wolocka. Wielkie brawa dla nich! No tata. Ale rodzina przyszła, jaja, nie kurety. Uwaga, uwaga Matoły. Pokażcie przyrządy. Kto zna odpowiedź, ten używa przyrządu. Pokażcie przyrządy. Uwaga. Pierwsze pytanie. Co? Jajco! Policjanci, no... Poczekajcie, aż skończę czytać. Co rosnie? Ja wiem! Ale nie powiem. Blondynka! Poczekajcie, aż skończę czytać pytanie, no. Co rosnie w lesie? Sołtysie, wiecie? Wiem! Nielegalne wysypisko. Źle. Jak źle? Sam śmieci wożę. Wniemanie, będzie drugie pytanie. Co to jest? O. Co ty z Wąchocka? Gdzie lusterko? Nie, policjant. Wszyscy źle, Rusek. Uwaga, kolejne pytanie. Kolejne pytanie, budżet z języków. Co oznacza angielskie słowo no? Policjant wie? Tak. Źle? Co oznacza angielskie słowo no? Blondynka wie? Nie. Zaliczam! Ojej! To już drugi raz, jak ktoś mnie zalicza, ja nie wiem kiedy. Uwaga, kolejne pytanie. Dokończ przysłowie. Niedaleko pada jabłko. Blisko! Bardzo blisko! Temu Pan Bóg daje. Posłuchajcie podpowiedzi. Niedaleko pada jabłko od ja. Od ja! Od sołtysa Wąchocka! Uznaję! Sołtys ma na nazwisko jabłoń. Nie, Apfelbaum. Kolejne pytanie. Zoologia. O nie, panie, ja kozy nie pocałuję. Sołtysie. Więcej. Sołtysie. Usta. Przy ludziach. Uwaga, pytanie. Co je żmija? Karwę dla żmii. Chleb? Nie. Nie? Prosioki. Nie. Kebaba. Nie. Proszoki. Krosnego. Frytki. Prosioki. Nie. Zespół. Alimenty. Proszoki. Nie. Niemcy. Nie. Proszoki. Nie. Piasek. Nie. Proszoki. Człowieka. Proszoki. Okulary. Bigos. Proszoki. Dość. Wszyscy źle. A prosioki słyszą? Prosioki. Słyszał. Źle. Uwaga. Teraz na koniec. Na koniec będzie mała igraszka. 100 złotych. Blondynka! Co? Nie, no... No nie, blondynka, no... Blondynka, no... Wszyscy się bawią! A to 200! No, inna igraszka, zupełnie inna igraszka! O nie, ja powiedziałem, kozy nie pocałuję! No, Matoły, rosyjska ruletka! Kto trafi na nabój, ten wygrywa! Ja chcę pierwszy. Sołtys zaczyna, od sołtysa! Sołtys. Władza zacznie. Uwaga! 3, 4! O, w żopę! Ładny Rusek wygrał! Głupi to ma zawsze szczęście! Dobranoc! Kawalec Krynur, ale dzisiaj mamy ekstra program, to jeden numer to lepszy, a to no, nie koniec. A to przecież. Nie koniec, dopiero się rozkręcamy. Jeszcze my musimy nasze zapowiedzi poprawić, to już był zupełny czat. A po co? Wiesz, mówią, że jak chleb jest bardzo dobry, to i ze starym masłem zjesz, także wiesz, spokojnie. Kto tak mówi? Ja tak mówię. A, ludzie tu różne rzeczy mówią, na przykład jak za pieniądze to i ksiądz dobry. Tak, a za darmo to i sól słodka. No. Tak.
Czas na kolejną gwiazdę, która podobno wspaniale rysuje konie. O tym się przekonamy. Później. Niebawem, ale na pewno wspaniale śpiewa. Podpora wrocławskiego Teatru Capitol. Superstar z Wrocławia. Cezary Studniak. Wieś niewymownie piękna i inspirująca, woń krowiego łajna, wszechogarniająca. Cały ranek z tobą chcę ubijać masło, później zarżnąć prosię, zasiąść do obiadu. Chcę twej szczęści, pupy, lwianie, me kochanie. Chcę się z tobą parzyć w gnoju i nasianie. Chcę cię głuszyć nad jeziorem i w strumyku. Na mokradłach wstawię stajni i chlewiku. Patrzy koso, pora się wykazać, zrobić podorywkę, zreperować składa. Kocham sielskie życie w tym cudownym miejscu. Stertę brudnych w obsranym obejściu. Chcę twej szczęści, wywianie, me kochanie. Chcę się z tobą parzyć w gnoju i na sianie. Chcę cię głuszyć nad jeziorem i w strumyku. Na mokradłach wstawię stajni chlewiku. Chcę twej szczęści, wywianie, me kochanie. Z tobą parzyć w gnoju i na sianie. Chcę się głuszyć za młockarnią po ciumaku, na stojaka, na czworaka, po pijaku. Cezary Studniak! Niedawno zakończyła się paka, która już była, wydaje się... 28. paką. 28. paką. Jak to czas zasuwa, powiedział facet patrząc na wentylator. Byłem tam jako ambasador. Ambasador czego, przepraszam? Klubu Dwójki! Jestem ambasadorem Klubu Dwójki. Chciałem być ambasadorem jakiejś linii perfum albo laptopów, ale dostałem tylko taką propozycję, więc wziąłem to, co było. Wziąłem kamerę, pojechałem do krakowskiej rotundy z kamerą, żeby przygotować specjalny reportaż z tego wydarzenia po to, żeby tutaj Państwu i całej Polsce w tej chwili go pokazać. Tak jak Państwu obiecałem, jestem w krakowskiej rotundzie na 28. pace. Obserwujemy, co tu się dzieje. Miejsce legendarne. 28 lat temu tutaj zaczęła się paka. Przez 28 lat nie zamontowali tutaj klimatyzacji. Jest gorąco jak w piekle, ale też jest strasznie wesoło. Za każdym razem coś się dzieje. Myśmy wygrali w 96 roku pakę, a za chwilę dowiemy się w tym miejscu. Jest to
restauracja, bar, knajpa. Można tu spotkać fajnych ludzi, na przykład Henryk Sawka, na przykład Zuza, Becia. Za chwilę dowiemy się, kto wygrał 28 pakę i kto zdecydował, że wygrali ci, a nie inni. O! I znowu jestem ja, a ze mną jest Maciek Sztur. Masz jakiś, przepraszam Maćku, dowód ze sobą? Albo paszport, mam. Albo cokolwiek, bo... Mam klucz do pokoju. Chcesz? Mogę zobaczyć? Wczoraj go używałeś. Dobrze, wygląda na to, że to rzeczywiście jest Maciek Sztur. Przepraszam cię za tę nieufność, ale ostatnio się ludzie podszywają pod znane tenisistki, więc podejrzewałem, że i pod ciebie ktoś się... No dobrze, a co ci się tak najbardziej podobało, czy według ciebie mogło otrzymać wyższą nagrodę, czy wynik? Nie, wiesz co, ja w ogóle tutaj jechałem trochę z duszą na ramieniu, bo trochę miałem jakiś okres zwątpienia w kabaret. I w zasadzie mogę powiedzieć, że ta paka mnie przywróciła do jakiejś elementarnej wiary w kabaret. Czyli na podstawie polskiego kabaretu, tego co tu widziałeś, można powiedzieć, że Polska ginie, czy nie? Nie, nie, niestety nie. Ja sądzę z papierosami, ale to była nagroda specjalna dla kabaretu Puk. Dlaczego akurat im pani przyzna wspaniałą nagrodę? Dlatego, że... Cały program mi się bardzo podobał, a zwłaszcza sketch Zabawki dla dzieci, które dowodzą, że dzieci potrafią bardzo brzydko się bawić, że potrafią być nie zawsze miłe. Jako kto my tutaj występujemy w tej relacji? Jako najgorętsza para show biznesu. Czyli będziemy na przykład w internecie teraz oceniani hot or not, albo jak to się nazywa, że które jest ładniej ubrane, tak? Coś tak? Nie wiem, ale przygotujcie się na masę wulgarnych wpisów w forum pod waszym zdjęciem. Ja jestem, od razu to wyjaśnię, ja jestem w stroju z kolekcji Jacyków Zaduszki 2011, a twoja kolekcja to jest jaka, Marylko? Pomarańczowa alternatywa. Jak państwo widzą, Artur nigdy nie będzie autorem niepokornym. Przymierza ci, że wygryzłem cię ze stanowiska jurorskiego? No bo tak to można w pewien sposób podsumować. Nie żal mi, ale ty byłeś jurorem w tym roku też? Ja byłem jurorem w tym roku. Ale na półfinałach? Nie, w głównym też. Główny, a na półfinałach. Jezu, to jest juro, zapomniałem o tym. Wow, nie, ale to nic wielkiego. Natomiast byliśmy na pysznej kolacji. Nie wiedziałem, że bycie jurorem jest tak sympatycznie. Ja byłem jurorem na kilku innych przeglądach, ale tutaj na pacy po prostu jestem dopieszczany jak nigdy. Wygrywając przegląd nie jest się tak dopieszczanym jak w chwili, kiedy zostaje się jurorem. Miła przygoda, jest z nami Irek Rosny. W 96 roku razem zdobyliśmy ex aequo. Dzisiaj przeszliśmy już do klasy próżniaczy, czyli juniorskiej. Czy werdykt ułożył się po twojej myśli? Częściowo. Byliśmy wszyscy zgodni co do Grand Prix. I byliśmy wszyscy niezgodni co do dalszego układu nagryć. Wielkie gratulacje! Witam w klubie. Ja też zdobyłem Grand Prix dawno temu. No. Czy będziesz występował w Polsce, czy od razu wyprowadzasz za granicę? Od razu wyprowadzam za granicę. Tam moje imię wymawiają z większą gracją i nazwę kabaretu. To jest dla mnie szansa. Co za konsek telewizyjny. Pierwszy i prawdopodobnie ostatni wywiad ze Ściberem na terenie Polski. Czego się nie dotknie Kamol, to jest kultowe. Nawet robi kultowe kanapki ze smalcem. A w tym roku byłeś pierwszy raz szefem zespołu jurorskiego? Pierwszy raz? To drugi. Drugi? To głupio, bo chciałem się spytać, jak to jest być po raz pierwszy szefem jury. Teraz... Mogę ci powiedzieć, jak to jest po raz drugi. No. No, normalnie. To jest tak, jakbyś był normalnie nie przewodniczącym, tylko że generalnie trzeba w pewnym momencie w werdykcie o tym wspomnieć. Gratulacje. Gratulacje. Dzień dobrego. Już możesz zerwać te głupie... A nie, to naprawdę. Michał Kępa i Diapazony zdobyły pierwsze miejsce. Możesz, Michał Kępa, to wiem, że to jesteś ty, a Diapazony to wytłumacz. Diapazony nie istnieją naprawdę, Diapazony to są tylko projekcje. Czy jeśli Diapazony nie istnieją, można je pozdrowić? Owszem, bardzo lubią, to akurat jest... Serdecznie pozdrawiamy. One się mi tu gdzieś rozpierzchły, bo oprócz tego, że nie istnieją, to piją jeszcze i gdzieś poszły. Serdecznie pozdrawiam, wasz wysłannik z Karkowskiej Rotundy i oddaję głos do studia. Zapraszam na posiedzenie rządu. Panie,
Przepraszam, ministrem od czego? Spraw zagranicznych. A, spraw zagranicznych, bo się wszystko mi się chrzani. Dobrze, kochani, zaraz scharaknimy w gabę, ale najpierw szybciutkie posiedzenie. Teraz, co tu mam napisane? Minniet? Minniet. Taki żart, że ministra nie ma, nieobecny. Jaki kwach. A którego nie ma? Muchy. Dlaczego? Ogląda ośrodki treningowe na Euro. I gdzie jest? Leci samolotem. Z Łodzi do Zgierza. Uwaga, po drodze strażacka wieża. A skąd pan wie? No jak to skąd pan wie? Przecież Waldek jest szefem ochotniczej straży, tak? To wie. A, tak, super strażak. Jak tam, Wielkanoc? Pilnował pan grobu? Halo? Pilnował pan grobu? Tak? No, pilnowałem. Dobrze. Pilnujących, żeby, wie pan, nie popili się za bardzo. A tak, strażacy to potrafią tam wlać, nie? Okej, kochani, zaraz zaczniemy w gałę, ale najpierw, czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Messi zakończył karierę. No co pan? Bossi. Źle przeczytałem. Bossi? Umberto Bossi, szef włoskiej Ligi Północy. Powiedział, że włoska flaga nadaje się do wrzucenia do kibla. Włoska flaga jest do kibla? Wrzucenia? Palikoty są wszędzie. Dobra. Coś jeszcze? No jeszcze mamy ten strajk. Jaki strajk? Górnicy? Nie, nie. Byli krakowscy opozycjoniści. Aha. I na czym ten strajk polega, że oni czego nie robią? Nie jedzą. Ale co, głodówka? Głodówka? Przyjmują tylko soki i te... ekipy telewizyjne. Mhm. Odstaw na chwilę ten tablet, no przecież cały czas się będziesz gapił ten tablet, nie da się z tobą gadać, to Waldek. Już postawiłem. Ale dlaczego nie jedzą, nie smakuje im? Protestują przeciwko zmniejszeniu godzin nauczania historii w szkole. Której? Nie, ogólnie w szkole, no. Nie aha. W której szkole, tylko ogólnie, że w szkole. Aha, szkoła. A szkoła to podchodzi pod które ministerstwo? Szkoła? No. Chyba będzie oświata, nie? Kto jest od oświaty? Ja? Ja. Pani. Tak. A, pani szumi do koła las, tak? Tak, szumi las. No skrócie szumi las. Szumi las. Szumi las. Naprawdę będzie mniej historii? Czy to jest jawa, czy sen? Jawa. Coś mi przypomina widok znajomy ten. No ale dlaczego? Dlaczego oni strajkują? Bo uważają, że nowe pokolenia będą głupie jak... jak ten, no... jak to się mówi... no. W czym się chodzi? W butach. No, jak but. No i co pani proponuje? Proponuję wziąć ich za twarz. Przepraszam, co ich zrobić za twarz? Wziąć. Wziąć? Wziąć, a nie wziąć? No nie wiem, jak się pan upiera, to może być wziąć. No upieram się, że wziąć, no pewnie, że wziąć. No. Mogę kontynuować dalej? Jak? Kontynuować dalej, no ludzie, kochani. Dalej. Pani minister, pani jest ministrem... Niech mi pani jeszcze raz przypomni od czego? No, od oświaty. Od oświaty. Od oświaty. I jeszcze jedno przypomnienie. Kto panią nominował? Pan. Jezuniu, kochany. A nie można wrócić do poprzedniej ilości godzin historii? No nie. Dlaczego? Bo ja nie mam zwyczaju cofać się do tyłu. No nie. Cofać się do tyłu. Wziąć? Dalej kontynuować. Minister oświaty. Minister spraw zagranicznych. Następny Tuman. Myli mu się Bossi z Messi. Ten już w ogóle nic nie powiem. Mucha z kolei się pyta, kto wybiera zespoły do finału pucharu, tak? No ludzie, dajcie spokój, dajcie żyć, no. Dosyć tego. Ja wam tu zrobię w końcu rewolucję październikową. O. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak jak w XV-wiecznej Moskwie. Powstaną gilotyny. I będzie pan wszystkich ścinał jak Giordano Bruno. O, który potem przybił 10 przykazań na drzwiach gnieźnieńskich w Norymberce. I... tak. Tak, w Norymberdze. Jak sądzili tam tych nazistów. No, Lenina i innych czerwonych kmerów. Nie no, załamka. Zróbmy coś, co
umiemy robić. Chodźmy chratnąć w gałę. O, bardzo dobry pomysł. I pociesz się na koniec, że ciemnym ludem łatwiej się steruje. Tak, tylko do tego przydałby się jaśniejszy rząd. Chodźmy. Panie, kto to ten tablet? To ile wiesz? Nie wiem, czy państwo zaglądają na Face'a. Warto, bo nasz klub ma tam swoją stronę. Uh-huh. I na tej stronie... Oj, dzieje się. Są zakulisowe filmy, zakulisowe zdjęcia. Możecie państwo zobaczyć, jak góral się przebiera podczas programu. No, akurat nie polecam, no, ale to już przy okazji. Internet to wielki śmietnik. No, tak. To wrzuciłem. No, tak, akurat pasowało. I my ogłaszamy tam również konkursy, w których państwo bierzecie chętnie udział. Ostatnio ogłosiliśmy konkurs na wierszyk o naszym kabaretowym klubie Dwójki. Tak. Między innymi wiersze przysłało dwóch noblistów, ale no, nie udało mi się akurat nic stworzyć ciekawego. Akurat nie tym razem, a proszę próbować dalej. Nagrodą w tym konkursie było właśnie odczytanie tych wierszyków na antenie. I pierwsza nagroda. Pierwsza nagroda idzie do Marcina Wiśniewskiego. Kto obrzuci kabaretowy klub Dwójki jakimś niecnym epitetem, tego wrzucę do gnojówki pod premiera gabinetem. No proszę bardzo. A ja wybrałem inny, nie wiem zupełnie dlaczego, być może ze względu na pierwszy wers. Inny moskalik? Tak. Jabar Clooney w wersji blond. Góral taki polski bond. We dwójkę sprawią, że kobiety będą dla nich piec krokiety. A, cię kręcę. Autorem mojego wiersza jest Aleksandra Wróblewska. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Rozstrzygnijmy zatem nasz konkurs koński. Czy konny się mówi? Koński. Już myślałem, że nasz program koński będzie miał swój sygnał. Tak. Poprosiliśmy Krzysztofa Piaseckiego, żeby narysował konia i sposobem dał radę. Dał radę sposobem. Pokażmy to. To jest koń Krzysztofa Piaseckiego. Jest tu napisane. Koń po zjedzeniu... Przez termity. Przez termity. Taka z niego się kupa usypała. O. Można i tak. Można i tak. A Cezary Studniak tak wybrnął z tego zadania. To nie tyle. Brawo. Podobieństwo do osób jest przypadkowe. To raczej nie wygląda jak koń, tylko jak smutny pies Hitlera. Coś w tym jest. No ale każdy ma swój sposób, każdy patrzy inaczej, prawda? Rysunki oczywiście trafiają do naszej galerii. Również na Facebooku będzie można ją śledzić. No i co? Kończymy. Kończymy. Kończymy, ale muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście ostatni nasz premierowy kabaretowy klub Dwójki. Przed wakacjami. To jest smutne, ale wesołe jest to, że widzimy się 7 lipca w Szczecinie na kabaretowym klubie Dwójki na wakacjach. Serdecznie państwa tam zapraszamy, będzie się naprawdę dużo działo. Jest to jedna z lepszych imprez kabaretowych w Polsce, no bo prowadzona przez profesjonalistów. Tak, ponieważ uważamy, że ta kubka usypana przez termity nie do końca spełnia założenia naszego konkursu. Jej autor tego rysunku... Za karę. Za karę i w nagrodę wystąpi u nas w finale. Jeszcze raz Krzysztof Piasecki. Było mówione, że koń ma być w dowolnej postaci, tak? Tak. Nawet przetrawionej, okej. No właśnie, i był właśnie, jest. Proszę państwa, będzie wykład. Nie tam żaden monolog, ani sketch. Właśnie akurat dla młodzieży mam taką uwagę. Sketch jest wtedy, jak przynajmniej są dwie osoby. Monolog, jak jest jedna osoba. Ja mówię o tym specjalnie, bo dzisiaj nawet dostałem maila takiego, sobie go wydrukowałem. Witaj, mam 12 lat i już od 2 dni zbieram autografy. Bardzo lubię twoje skecze w telewizji. Proszę, przyślij mi autograf Marcina Wójcika lub przynajmniej tego Górskiego. Dziękuję.
No więc będzie wykład. Jak ja postanowiłem, że to będzie wykład, zadzwoniłem do swojego znajomego profesora i zapytałem, czy istnieje jakiś patent na to, żeby przykuć uwagę widzów przez cały wykład. On mówi, jest takie słowo klucz, które powoduje, że nawet jak śpią, to się budzą i słuchają. Ja mówię, jak jest to słowo? Kończąc. No więc kończąc, zacznę od anegdoty. To było w dawnych czasach, kiedy państwa jeszcze nie było na świecie. My z kolegami piliśmy wódkę. To właściwie jest koniec tej anegdoty, ale... Nie, piliśmy tę wódkę u kolegi Andrzeja. Przede wszystkim dlatego, że kolega Andrzej jako jedyny z nas miał mieszkanie, miał też żonę i dziecko, córeczkę czteroletnią, która biegała między tymi... Myśmy pili wódkę, nie tam żadne jakieś koktajle, tam drinki czy aperitywy, nie. Wódę normalną, ohydną, socjalistyczną, która niszczyła 6 miliardów szarych komórek bezpowrotnie po każdym kieliszku. A to dziecko biegało między tymi wujkami, co pili tę wódę. I ktoś się kiedyś zainteresował i mówi, słuchaj, czy to dobrze, że ona tak ogląda nas, jak my tę wódkę pijemy? On mówi, nie przejmuj się, ja wszystko jej wytłumaczyłem. Co ty jej wytłumaczyłeś? Powiedziałem, że my pijemy koniak lub szampan. A mówi, dlaczego? No jak ona powie w przedszkolu, że tatuś pije koniak albo szampan, to nikt nie powie, że to jest pijak, prawda? Ja kiedyś wchodzę do tej klatki schodowej, gdzie oni mieszkali i taki straszny smród tam w tej klatce schodowej. Ktoś taki bełt, takie wino marki wino stłuczone. I zbiega Karolinka z kokardką. Ja mówię, Karolinko, co tak cuchnie? Ona mówi, wiesz wujku, dwóch panów się biło i coś im się tu stłukło. Albo koniak, albo szampan. I wtedy poznałem, jaka jest siła słowa, że nie trzeba zmieniać rzeczywistości, wystarczy zmienić nazwy. Proszę państwa, kto kiedyś chodził do galerii? Parę osób, teraz wszyscy chodzą. Wystarczyło zmienić znaczenie słowa galeria. Idźmy dalej, muzeum na przykład. Już wyobrażam sobie, jak matka mówi do synka, Pawełku, byłeś w muzeum? Byłem, ale było zajęte. Trzeba było iść do Damskiego. Bardzo są istotne nazwy. Ja kiedyś podsłuchałem, jak dwóch mężczyzn rozmawiało. Jeden mówi tak, a ty na żonę jak mówisz? A mówi, czyją żonę? No, twoją. Normalnie mówi, Arka. Jak Arka? Przecież ona ma Irena na imię. No, to Irka się mówi. Nie, ja mówię, nie, Arka, bo gdzie nie pójdzie do jakiego sklepu, to przymierza. I... Jak się dziecko pyta, gdzie mamusia, mówi, Arka przymierza. Niech się dziecko trochę religii przy okazji nauczy, prawda? A ty jak mówisz, a nie, to ja to zwykle, mówię, carwash. A carwash co to takiego jest? No myjnia samochodowa. To ona się pieni? Nie, jest bezdotykowa. Dlaczego ja tyle mówię o tych zmianach znaczeń? O tym dlatego mówię, że za chwilę będę śpiewał piosenkę, gdzie siebie tytułuje artysta. Ja nie muszę burzyć barier estetycznych i nikogo pouczać, jak ma żyć. Ja nie muszę szukać nowych form artystycznych i rozstrzygać, czy jest lepiej mieć, czy być. Bo ja jestem człowiekiem żyjącym tak jak inni i z tego właśnie stylu życia rodzi się twórczość z gatunku komercyjnych, raczej nie dla elit, raczej ogólnego spożycia. Ja nie czuję w sobie mocy danej innym, talentu, wiary w siebie i sztuki. I też nie wiem, jak wyglądać powinno szukanie, bo artysta stale szuka. Bo ja jestem człowiekiem żyjącym tak jak inny i z tego właśnie stylu życia rodzi się twórczość z gatunku komercyjnych, raczej nie dla elit, raczej ogólnego spożycia. Ja nie umiem tworzyć jak prawdziwy artysta dla prawdy i w samotności. Potrzebuję bardzo was,
i z was korzystam, z was ludzi, z was publiczności. Bo ja jestem przecież komercyjnym artystą, oczekuję oklasków i fety. Właściwie już prawie wyśpiewałem wszystko, jeszcze prośba, moja prośba, kupujcie bilety. Kupujcie bilety na nas także, kupujcie bilety na artystów i kochajcie ich. Krzysztof Piasecki, bardzo dziękujemy. Krzysztof Piasecki, bardzo dziękujemy. Wspaniały. My zawsze będziemy kupować bilety. Wspaniałe bilety, wspaniałe zakończenie, wspaniałe wszystko. Do zobaczenia, widzimy się 7 lipca w Szczecinie, a potem od września znowu tu, w Kabaretowym Klubie Dwójki. Zapraszamy do Szczecina, tam jest naprawdę bardzo fajnie. Kto nie był, musi tam być, kto tam jest, niech stamtąd nie wyjeżdża. Dobrze powiedziałem? Idziemy w coś zagrać? Ale dupniaczek mały? Mały dupniaczek? Dupniemy coś? Dobra, namówiłeś. No to chodźmy, jeszcze dobranoc, nie jest tak Państwu późno. Dobranoc.